Chciałem zobaczyć, jak w praktyce działa ten program, jak on jest wdrażany, ponieważ mnóstwo sił i środków zostało zaangażowane, żeby ten program profesjonalnie przygotować. Teraz chcemy zobaczyć i monitorować, jak to wygląda po prostu już w terenie tak zwanym, czyli w tych mniejszych gminach, gminach wiejsko-miejskich, tak jak tutaj w Kleczewie. No i powiem, jestem bardzo zbudowany tym, co zobaczyłem w Kleczewie. Mamy klientów umówionych na godziny, którzy wcześniej rozdaliśmy wnioski i każdego klienta umówiliśmy, żeby co 20 minut pojawia się klient i składa wniosek, więc nie ma, tak jak Państwo widzicie, że nie ma jakiegoś tłoku, a na ten moment już mamy około 50 wniosków przyjętych. No jest to naprawdę jakaś pomoc, tak jest dla rodziny, także no myślę, że skorzystam, tak? Wykorzystam to w jakiś pozytywny sposób, tak? Znaczy wcześniej można było pobrać sobie wniosek, tak spokojnie go wypełnić, bo po 20 chyba marca już były dostępne, także jak widać, obsługa miła. No nie wiem, ja nie mam żadnych zastrzeżeń bynajmniej. Zjedziemy całą Wielkopolskę, czyli 226 gmin w przeciągu następnych 3 miesięcy. Jestem przekonany, że nam to się uda i będziemy rzeczywiście widzieli na co dzień, w jaki sposób ten program jest wdrażany. Będziemy objeżdżać, jak mówię, wszystkie gminy. Więc dzisiaj jest jakby taki pierwszy test, czy pierwszy sprawdzian właśnie tutaj w Kleczewie. Z tych informacji, które mamy, wynika, że póki co wdrażanie programu przebiega dobrze i to jest optymistyczne. Im dalej od Poznania, tym moim zdaniem ta możliwość zobaczenia, jak w praktyce działa program, będzie większa. No, jesteśmy w wschodniej części Wielkopolski, ponad 100 km od Poznania, czyli w dość znacznej odległości. I ja będę starał się uczestniczyć także w tych wyjazdach, które dotyczą tych właśnie najmniejszych społeczności lokalnych.